Mam nadzieję, że nie zginę. Gdzieś tutaj ta komnata była. O, tam widać ten. O, tam widać ten, ten. O! No i zginąłem. Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Astroneer. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku... coś tu robiliśmy w bazie. No i przede wszystkim też byłem na... co to była za planeta? Na Novus. Uruchomiłem tam jądro, komnatę przejścia, znalazłem sondę. Także spoko, mamy kolejną planetę z głowy. Dzisiaj sobie może, słuchajcie, polecimy na Vesanie, bo ja już sprawdziłem, gdzie byłem, a gdzie nie. Na Vesanie jeszcze nie otwierałem ani komnaty, ani nie uruchamiałem jądra. Także być może sobie tam polecimy. Ale może w pierwszej kolejności, słuchajcie, weź tu nie podawaj tego. Wyślemy to od razu i zaraz polecę, słuchajcie, bo powinno mi się wydobywać kolejny zbiorniczek, więc pójdziemy tam i wyślemy to. Dobra, niech to leci od razu. Sprawdzę, w sumie sprawdzę od razu, słuchajcie, czy jest tam ten złożony, czy nie. Pojemniczek mam w razie czego pusty, także spoko. Podmienimy sobie szybciutko. Byłem, słuchajcie, już na Vesanii. Zebrałem z Vesanii lit, więc jesteśmy w stanie, słuchajcie, zrobić sobie trochę RTG. I w sumie możemy to zakolejkować tak, żeby się automatycznie to robiło. O, zobaczcie, tu już jest chyba pełno. Super, ej, to skończymy misję. Skończymy misję, skończymy misję. Elegancko. Tak ma być. No i słuchajcie, no nie, wiedziałem, kurde, że tak będzie, nie? O, dobra, mamy to. Pusty zbiornik, szybciutko. Tutaj wyłącz podawanie. Tak jest, powinno być git. Możemy w sumie sprawdzić tym czymś. Dobra, nie wypluł z drugiej strony. I tutaj, słuchajcie, już musiałem zrobić to, co ostatnio mi mówiliście. Ten pasek doszedł do zera, a te materiały tutaj nadal są, nie? Musiałem tylko podnieść to, postawić i pasek się znowu pojawił i znowu zaczęło wydobywać. Tak samo tutaj było ze złożonym i tak samo było tutaj z hematytem. Także w sumie spoko. No nie wiem, jeszcze nie zauważyłem, słuchajcie, żeby te materiały znikały. Nie pamiętam, czy było ich tu więcej. Wydaje mi się, że nie. Więc może, wiecie, wystarczy to przestawiać i gotowe, nie? I to się nigdy nie skończy. No ale w sumie tego nie wiem. Pisał ktoś w komentarzach, że to się kończy, ale w sumie może chodziło o to po prostu, że ten pasek dochodzi do zera i trzeba to przestawić, żeby to znowu wydobywało. A może po prostu się to kończy i no, zauważymy to po prostu wkrótce, nie? Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia. Maszyna wróciła, o, maszyna wróciła już. W sensie maszyna, rakieta z materiałami. Więc spoko. Wydaje mi się, że to mi wróci złożony z powrotem. I w sumie to w pojemniku powinno wrócić z powrotem, nie? Czekajcie, ile ja tego potrzebuję? 28. Wiecie co? Wyślę 28 po prostu, żeby nie marnować, nie? 29. I 28, nie? O, 28 jest pięknie. Sprawdźmy. 28, 28. Elegancko, wyślijmy to. No i ciekawe, co dostaniemy z tego. Tam, słuchajcie, gdzie robię grafen i hydrazynę, postawiłem już dwa RTG, bo cały czas mi brakowało prądu tam i cały czas mi, słuchajcie, brakowało hydrazyny. I mam mało grafenu, zobaczcie, że kurde, nie mam tutaj grafenu, tutaj powinien być zbiorniczek z grafenem. Mam pełny zbiornik stali, mnóstwo tytanu tutaj, bo cały czas przechodzę tędy i mi kurde wrzuca ten tytan do ekwipunku. W każdym razie, no, brakuje nam grafenu, czyli brakuje nam hydrazyny. I tam dałem dwa RTG i teraz tam cały czas się to robi, bez przerw, więc spoko. O, rakieta już wróciła. I wróciła pusta, ej. No co wy gadacie? Czyli ten pakiet to ja już tutaj dostałem? Ale lipa. No to teraz bym musiał to zrobić, a ja nie wiem, co to jest nawet za materiał, nie? Aluminium i złożony? Nie. A myślicie, że aluminium teraz mam robić? No, aluminium mam robić, to jest ta ikonka.
Kurde, a ja nie mam tego. Nie mam autoekstraktora tutaj na lateryt. No ale trudno, ej. No nie będę, kurde, 240 aluminium tam wysyłał, no. Mamy 20 dni tylko na to. Szkoda trochę. Szkoda trochę, ale chyba, kurde, nie dam rady tego zrobić, tak szczerze mówiąc. No musiałbym autoekstraktor postawić i piec, żeby się to przepalało od razu. I najlepiej autoramię i, kurde, do dużego zbiornika takiego to pakować. Ile tu się mieści? 400 bryłek, no. To by nie było głupie, kurde, w sumie, nie? Ej, tylko, kurde, ej, jak z takiego czegoś przenieść to później do małego zbiorniczka? Musiałbym to na platformie postawić, włączyć podawanie i ten. No dobra, ej, wiecie co? Zrobimy to. Zrobimy to. Gumowy, węglik, wolframu, stal. Stal mam, więc stal biorę od razu stąd. Potrzebujemy węglik, wolframu. Dobra, słuchajcie, autoekstraktor już robię. Tutaj mamy 24 bryłki nanowęgla. Nie jestem pewny, czy będę potrzebował tą małą drukarkę, czy nie. No ale to najwyżej można chyba zapauzować, nie? Włączymy sobie tu podawanie, słuchajcie. Włączymy sobie tu podawanie. A tu będziemy w stanie wtedy zakolejkować produkcję RTG. Proszę bardzo. Podawanie, w sensie kolejka. Zakolejkujemy sobie to, niech robi trochę tych RTG. Tutaj sobie uzupełnimy cały ten silos tymi RTG. I wydaje mi się, że w bazie wtedy na razie mi wystarczy prądu. Ewentualnie zrobimy drugi taki pojemnik, no bo ja zrobię tutaj, słuchajcie, 24 RTG. Chyba, że sobie zostawię trochę tego nanowęgla, ale wydaje mi się, że na razie tego nanowęgla nie potrzebuję i za chwilę sobie zrobię więcej, więc zrobimy 24 RTG. Przyda się to do wszystkiego tak naprawdę. Dobra, no i zobaczcie, mamy cały silos RTG, czyli mamy 12 RTG. Super. No wydaje mi się, że na razie mi wystarczy, słuchajcie, mocy w bazie. Teraz będziemy mogli w sumie RTG używać do wszystkich farm i tak dalej, do tych ekstraktorów. O, na przykład do tego ekstraktora na lateryt mogę w sumie wykorzystać takie jedno RTG. Niech sobie cały czas kopię. Albo nawet w sumie wykorzystamy dwa RTG, bo ja tego laterytu bardzo dużo będę potrzebował, w sensie aluminium. Więc w sumie będzie spoko, potrzebuję żywicę i ten... W sumie to żywicę potrzebuję głównie. Złożony. A, no tak, złożony przecież wysłałem. Ale mam tutaj kilka. Jest kilka bryłek złożonego. Tutaj mam pusto, dobra. Idę po żywicę, zrobię sobie piec. No i słuchajcie, składamy to. Tutaj chyba to zrobię. Tutaj co prawda. Och, kurde, zapomniałem to schować. Jak postawił to w ogóle śmiesznie. Dobra, super. W każdym razie, no postawimy sobie ten lateryt, zrobimy to tak, żeby się to automatycznie już przepalało nam. No i zostawię to, nie? Będzie się to przenosić do tego dużego pojemnika i będę miał tam 240 tego, to... No będę musiał troszeczkę AFK pewnie postać tutaj koło bazy gdzieś po odcineczku i ten. I w następnym odcineczku może wyślemy sobie ten, to aluminium. Byłoby spoko. Nie jestem pewny, co to jest ten trzeci materiał. I nie jestem pewny, czy zdążę z tym wszystkim, no ale fajnie by było to, kurde, zrobić, nie? Fajnie by było to zrobić. O kurde, patrzcie, co tu się dzieje. Ile RTG? Oj, oj, oj. Co ja mam zaraz z tym zrobić? Ej, on wykorzystał cały nanowęgiel. Dobra, czyli zrobił już 24 RTG, spoko. Dwa takie RTG sobie zabierzemy. O nie, ja już tutaj mam dwa RTG. O kurde. Dobra, no będziemy mieli, wiecie, sporo możliwości, żeby to teraz wykorzystać do czegoś. Weźmy średnią drukarkę. O, coś tutaj zrobiłem źle. Oj, 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 nie tak, nie tak. A, złożonego sobie nie wziąłem. Po co mi tyle żywicy, kurde? Piec do wytapiania. A, no już wiem, po co mi było tyle żywicy. Przecież potrzebuję, słuchajcie, jeszcze platformę zrobić. To dobrze. Nie to. Dobra, więc właściwie ja sobie już tutaj to mogę, może powoli będę rozkładał. Fajnie by było, jakby tego laterytu tutaj dużo było. Dobra, wydaje mi się, że może tutaj stać. W razie czego, jakbym, słuchajcie, tutaj równał ten teren, no to po prostu zrobię tutaj dziurę taką dookoła i w sumie nie będzie mi to w niczym przeszkadzało, nie?
Mamy zbiornik. Ten zbiornik będzie potrzebował. Będziemy musieli dać sobie na dużą platformę. Tylko kurde, tak się zastanawiałem, czy mogę to zrobić bez małych platform. I chyba jednak nie będę mógł tego zrobić bez małych platform. No bo zobaczcie, tutaj będziemy musieli mieć tak. Autoramię, które będzie nam wyciągać lateryt. Piec. Autoramię, które będzie nam pakować aluminium do dużej skrzyni. No i w sumie tutaj na tej dużej skrzyni... W sumie przy tej dużej skrzyni mogą stać. Dwa RTG mogą tutaj stać na tym. Czekajcie, podrównajmy sobie to jeszcze tutaj. Mam, słuchajcie, nadzieję tylko, że... A, i teraz mi się to nie połączy. Ej, strasznie głupio te kable działają, słuchajcie, jak mam natleniacz włączony. Zobaczcie, widzicie? Ja teraz tego nie jestem w stanie połączyć, mimo że to już było połączone tutaj. No to ja nie jestem w stanie... O, tak jak odejdę dalej, to wtedy jest git, nie? Ale... No, nie wiem, czy to... A może po prostu za daleko były kabelki, dlatego nie chciały się połączyć, nie wiem. Dobra, tutaj będzie to. To obrócimy, kurde, obrócimy to w ten sposób. To będzie wyciągać... latery. To możemy tu połączyć. No a to, słuchajcie, myślę, że zrobimy tak. A, dobra, przecież to trzeba jeszcze odpakować. To myślę, że zrobimy tak. Tutaj postawimy ten duży pojemnik i dwa RTG. Dobra. W takim razie jeszcze jedno autoramię, pojemnik, no i RTG. I myślę, że będziemy mogli startować naszą farmę aluminium. No i słuchajcie, mam nadzieję, że zdążę, nie? A co to jest ten trzeci materiał? Czy ktoś może mi powiedzieć? Zresztą ja zaraz sprawdzę, czekajcie. Co to jest za materiał? Taka ikonka dziwna? Taka ikonka dziwna. Nic tutaj stąd. Ej, jak to jest coś, kurde, stąd, to to jest ogromny problem. Ej, no to może być stop aluminium. O kurde, i to ja tego w życiu nie zrobię, no. Ja tego w życiu nie zrobię. No gdzie, skąd ja, kurde, wezmę 240 z tego, stopu aluminium? Nie wiem, czy to się, kurde, opłaca w ogóle, tak szczerze mówiąc teraz. No ale dobra, no spróbujemy, no chociaż te 240 aluminium wyślemy, no może tego stopu aluminium nie będę robił. No ale wiecie, no może to wyślę. No zobaczymy, no może zrobię, słuchajcie... Może zrobię maszynę specjalną do tego przerabiania, tylko że ja miedzi tutaj na Glacio nie mogę wydobywać. Musiałbym wozić miedziuchę z jakiejś innej planety, nawet nie wiem jakiej. Nie jestem pewny, czy mam autoekstraktor w ogóle na miedź zrobiony. Chyba nie mam. Ja chyba miałem, bo ja miałem na Sylwii autoekstraktor na miedź, ale tej miedzi tam mało znalazłem i w sumie chyba stwierdziłem, że zrobię to na Desolo albo gdzieś na jakiejś innej planecie. Czekajcie, zobaczmy, gdzie się tutaj tą miedź wydobywa. Na Kalidorze w jaskini chciałem zrobić, o. Więc w sumie to będziemy musieli sobie też chyba zrobić. Mamy autoramię, mamy RTG, dobra, wszystko jest. Dobra, no i pięknie. A ile to zużywa energii? To zużywa 5 mocy. A, czyli nie będziemy mieli tak w sumie wystarczająco mocy. No ale w sumie też nie jest źle. Nie jest też tak mało tej mocy, żeby wiecie, żeby mi brakowało tutaj, nie? Poczekam trochę, aż się to wydobędzie. Musimy wsadzić sobie tutaj lateryt do filterka. A tutaj będziemy musieli wsadzić aluminium do filterka. No i później po prostu jak już nie będę tego... Znaczy w sumie aluminium zawsze będę potrzebował, chyba bardziej niż lateryt. Lateryt nie jestem pewny, czy w ogóle do czegoś potrzebuję, takiego do kraftowania czegoś. Więc po prostu... O, tutaj już pyk i to możemy włączyć. Więc po prostu jak już nazbieram to aluminium, przeniosę sobie to po prostu na jakąś platformę. Postawię jakieś tam dwa małe zbiorniczki, żeby to się przenosiło do zbiorniczków. No i będziemy to wysyłać. Mam nadzieję, że się uda to wysłać. A co do tego stopu aluminium, no to nie wiem, to się jeszcze zastanowię. Tu chyba się nie muszę martwić, zwłaszcza, że nie mam tutaj żadnego zbiornika, on po prostu to wyciąga i pakuje, także spoko. Miejsca mi też nie braknie, dopóki mi prądu nie braknie, to miejsca mi nie braknie, no bo przecież aluminium będzie od razu tutaj przerzucał, a tutaj mam 400 miejsca, nie? W sensie miejsce na 400 bryłek. Pięknie, filterek, włącz. Tutaj mamy podawanie wyłączone. Zresztą to nie ma znaczenia, no bo autoramię nam to będzie tutaj wciskać. Także bez znaczenia. Spoko. No to będzie aluminium. No miejmy nadzieję, że to wystarczy, słuchajcie, żeby to tam gdzieś tam wysłać. Teraz tak, co ja potrzebuję, słuchajcie, żeby zrobić sobie sondę? Potrzebuję stal. Ej, dobra, no to zrobimy to.
Zrobimy wykrywacz sąd. Wezmę, słuchajcie, dwa wodory. Raz i dwa. Bo wodory potrzebujemy na Vesani, z tego co sprawdzałem. No i słuchajcie, chyba polecimy na tą Vesanię. Ja sobie, wiecie co, wezmę jakieś RTG na Vesanię. Dwa RTG myślę, że wystarczą. Cyk. I cyk. Dwa RTG wystarczą. No i słuchajcie, tam wydaje mi się, że będziemy kopać. No i sondę uruchomimy. No, myślę, że to będzie spoko. Myślę, że to będzie spoko. O nie! Kurde, i teraz mi się przypomniało, słuchajcie. Przecież ja potrzebuję jeszcze uruchomić komnatę przejścia. Więc wracam na Glacio, przecież potrzebuję więcej tych RTG. 4 RTG to było mało ostatnio na komnatę przejścia, więc myślę, że 5 RTG by może wystarczyło? No i już chyba zostawię wtedy te RTG na tej Vesanii, no trudno. Chociaż w sumie RTG mogę zabrać tam, jakie nie będą mi potrzebne jakieś, nie? Dobra, mam RTG, mam dwie duże platformy. No i jeszcze ewentualnie mogę ten duży magazyn zabrać, żeby załadować na to RTG. Mam nadzieję, słuchajcie, że wystarczy taka duża platforma, ten duży magazyn i 6 RTG na tym, bo w sumie 6 RTG się wtedy zmieści na platformę. Będziemy musieli tylko znaleźć sobie komnatę. Mam skaner sąd, czyli... Mam wszystko? Chyba mam wszystko. Dobra, lecimy. Lecimy! I teraz wydaje mi się, że to jest 6. planeta, więc została mi jeszcze jedna. Sylwa, Desolo, Atrox, Glacio, Novus, Vesania. Jaka jeszcze planeta mi została? Tu mam, Novus mam, Glacio mam, Sylwę mam, Kalidor. Kalidor. No i wygląda na to, że Kalidor jest ostatnią planetą, na której będziemy musieli odblokować to. Tak mi się wydaje. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Dobra, lecimy na Vesanię. Teraz tak, musimy zlokalizować komnatę przejścia gdzieś w ogóle blisko bazy. Szkoda, że tego SPS-a tutaj nie mam. W sumie, kurde, nie pomyślałem, mogłem se przenieść tego SPS-a. Oj, zobaczcie, ja tu mam dość blisko. Ej, ląduj, ląduj. Dość blisko mam komnatę. Ej, czekajcie, nie widać jej teraz, ale tu chyba była. W tę stronę. Dobra, wodoru nie potrzebuję, słuchajcie, żeby uruchomić komnatę. Biorę to. Biorę deskę i lecę, nie? Mam nadzieję, że nie zginę. Gdzieś tutaj ta komnata była. O, tam widać ten. O, tam widać ten, ten. O! No i zginąłem. Mam nadzieję, że nie zginę i zginąłem. Ajajaj. Dobrze, że się, kurde, na innej planecie nie zrespiłem, nie? To by były kłopoty, kurde. Dobra, włączmy sobie kompas, bo na kompasie będziemy wszystko widzieć. I tam jest komnata jeszcze jakaś. A, bo ja po prostu w złą stronę teraz idę. Dobra, to o tą komnatę chodziło, dobra. A nie, czekaj. Ała! Co to, kurde, było? O, nie. No przecież ja znowu zaraz zginę. Dobra, przekopałem sobie tu dziurę. Deska, no i lecimy. Miejmy nadzieję, że mnie nic nie zabije. O kurde, wyrzuciło mnie to w powietrze. Musimy uważać też na te roślinki tutaj. Ja pierdziu, ale niebezpiecznie. Dobra, możemy tu wejść. To mi będzie przeszkadzało, ale trudno. Weźmy sobie jedną platformę. Mam nadzieję, że to, słuchajcie, wystarczy. Teraz tak. No i musimy odpakować wszystkie te RTG. No i w sumie nie zabiorę się z powrotem z tym wszystkim na raz. Ej, fatalnie. No ale dobra, w sumie później użyjemy sobie komnaty przejścia, żeby wyjść z jądra. No i weźmiemy sobie te rzeczy... O kurde! Ale mi to wywaliło w powietrze!
O, złapałem to w powietrzu. Dobra, super. No i prądu mamy wystarczająco, nie? Więc w sumie 6. Wydaje mi się, że 5 RTG. 5 RTG wystarczy, widzicie? 5 RTG wystarczy, żeby komnatę przejścia uruchomić. Także spoko. Na przyszłość będę pamiętał, chociaż i tak została mi... No chociaż w zasadzie no to zostało mi dużo komnat do otwarcia, tylko taka jedna, którą będę potrzebował jeszcze, no to na tej ostatniej planecie, czyli chyba na Kalidorze. A oprócz tego, no to już wedle uznania tam można sobie otwierać komnaty, które się chce. Dobra, czyli to mamy otworzone. Kurde. O, mogę to zrobić tak, w sumie to wypakuję. I to postawię tu i później jak będę wracał, to to wezmę. A teraz wezmę to i lecę do bazy. No i będziemy kopać, słuchajcie, dziurę na... do jądra. No dobra, no ja te RTG tutaj zostawię, aczkolwiek wiecie co, chyba tutaj ja nie potrzebuję tyle mocy. No zobaczcie, już mam pełny wodór. A co ja tutaj jeszcze mogę wydobywać? Azot mogę tu wydobywać. Argon tu mogę wydobywać. No i wodór mogę wydobywać. No w sumie kurde to nie wiem. Będziemy się musieli zastanowić, słuchajcie, jak to zrobić. Gdzie ja ten wodór zostawiłem? A, tutaj jest. Pyk, pyk. A zresztą tutaj mam cały zbiornik wodoru, kurde. No dobra, nieważne w sumie. W sumie to nieważne. RTG zostawiam. Mam dwa wodory, więc jestem w stanie uruchomić komnatę. W sumie nie komnatę, tylko jądro. No i tutaj myślę, że będziemy sobie po prostu na wprost kopali. Tutaj na lewo mamy ten. Tutaj na lewo mamy autoekstraktor na lit. A tutaj sobie będziemy kopać tą jaskinię dalej w dół. W sumie to mogę wyłączyć kompas już, bo mi jest niepotrzebny. No i pomalutku sobie kopiemy. No ja myślę, że tutaj bez żadnych niespodzianek raczej będzie. Po prostu dokopiemy się, więc... no wydaje mi się, słuchajcie, że widzimy się przy jądrze. O, coś, jakiś materiał tu wydobywam. No kurde, zaczęło mi się tu krzywo robić. No ale trudno, jak tak w zasadzie tutaj do tego jądra to raczej raz tylko będę wchodził. O kurde, prawie wpadliśmy. Prawie wpadliśmy. Chłopie! Chłopie, kurde! Co ja tak stromo zacząłem kopać, ej? Proszę przestać. Tak stromo, kurde, kopię tu, widzicie? Trzeba przestać tak stromo kopać. No tutaj przez jakiś czas, no to tak będzie stromo. A tutaj robimy tak, o. Dobra, ej, kurde, za stromo se kopałem, kurde, nie mogłem nawet stanąć. Kurde, jakiś krzak tu jest. Co to, kurde, jest? O, dobra, pozbyliśmy się tego. Ja pierdzielę, jaki ogromny krzak był. Ciekawe, czy to by mnie mogło zjeść, czy nie? W sumie, jeśli ktoś wie, możecie dać znać w komentarzach. Jest strasznie duża ta planeta, się wydaje, kurde. Ja tak kopię i kopię, kurde, no i się dokopać nie mogę. O kurde. Bardzo kurde niedobrze, ej. I teraz ziemia mi się skończy, zobacz jakie ogromne tutaj jaskinie są. Ja pierdzielej, no gdzie jest to jądro, no? Ej, patrzcie, tam coś świeci. Widzę już jądro, ale... tam się coś świeciło. Ciekawe co to kurde było. Czy to astronium się tak świeci, czy co? Kurde, no i astronium zbieram, a nie mam miejsca na to, nie? No dobra, no trudno. Tak, to astronium się tak świeci, zobaczcie. A ja już myślałem, że to jakaś maszyna albo coś, nie? Ej, dobra, tutaj mamy słupek. W sumie, co by było, jakbyśmy zrobili tak? Zabudujemy sobie tą dziurę, żeby tam nie wpaść. Nie? Idziemy tu. Czekajcie, tutaj też sobie zakopię tą dziurę, żeby nie wpaść. Kurde, trochę daleko. I czy tu są... Zobaczcie, tu są wszędzie dziury, kurde. Jest ten, platforma. Gruzy, 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 same gruzy. No fajnie to wygląda tutaj, kurde. Ale nas interesuje to miejsce, o. Przyklejamy się tu ładnie do tego i idziemy do jądra. W sumie, kurde, to tam nic nie muszę więcej robić.
Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się i rzeczywiście wodór tutaj trzeba. Mhm. Dobra, jednak nie wodór tutaj trzeba. Co tu kurde trzeba, ej? Tutaj jest narysowane, co? Dobra, ej, ja zły komentarz przeczytałem. Zły komentarz przeczytałem. Trzeba grafen, kurde. O mój Boże. No i czekajcie, jak ja teraz mam wrócić? O nie. Tędy? Którym wejściem ja wchodziłem? Dobra, no nic, no trudno, słuchajcie. To w takim razie... O kurde, o kurde. O kurde, o kurde. Już myślałem, że tu utknę, kurde, na dobre. W takim razie, słuchajcie... No ja sobie muszę stąd wyjść jakoś. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś sobie będę musiał stąd wyjść. Przygotuję sobie ten grafen. I w następnym odcineczku zaczniemy sobie od uruchomienia jądra i od sondy. A potem... wyślemy aluminium, bo może się uda, słuchajcie, nazbierać 240 aluminium. No i potem coś sobie jeszcze tam porobimy, ale no na dzisiaj, słuchajcie, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!